Pojawia się samochód rozpoznania ratownicze w bezpieczne miejsce, aby można jej udzielić teraz pierwszej pomocy. Hali, natomiast na Hali coś jest z powszechnością. Siemanko, w dzisiejszym odcinku zabieram Was do Kielc. Uściślając, znajdujemy się na targach Pol Secure. Do tej pory wcześniej miałem przyjemność przyjeżdżać tutaj na targi pożarnicze IFRE Expo. Tym razem pierwszy raz za mojej kadencji, że tak powiem, znajduję się właśnie na targach Pol Secure. Są to targi prezentujące sprzęt i wyposażenie dla jednostek takich jak chociażby policja, SOP, wojsko, służba ochrony kolei, straż graniczna, służba więzienna itp. itd. W mojej ocenie targi są naprawdę fajne, ciekawie się tutaj oglądało cały sprzęt. Mogliśmy zobaczyć naprawdę wiele ciekawych rzeczy, od odzieży chociażby, po broń, po samochody, po wyposażenie bojowe funkcjonariuszy. Sprzętu było naprawdę sporo. Oprócz wystaw nie zabrakło również ciekawych pokazów. Ja byłem w pierwszy dzień, czyli we wtorek. Miałem przyjemność zobaczyć targi w wykonaniu Komendy Głównej Policji, która prezentowała swoje radiowozy właśnie na przestrzeni lat, od starszych po te obecne, najnowsze, oraz Służby Ochrony Państwa, która zaprezentowała ewakuację VIP-a ze strefy zagrożonej. Nie przedłużając zatem, zapraszam Was do oglądania.
bezpośredniej. To się dzieje w tej chwili. Zespół ochronny składa się z 7 funkcjonariuszy. Ten zespół porusza się przy osobie ochronionej w określonym ustawieniu. Natomiast grupa wsparcia taktycznego to ciężko uzbrojeni specjalni wyszkoleni funkcjonariusze, których zadaniem jest wsparcie działań ochrony bezpośredniej w przypadku możliwego i zabezpiecza zespół ochrony. W tym momencie moja krótka relacja powoli dobiega końca. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrowionko, cześć.